Wreszcie dotarliśmy do końca. Po wielu dniach wyczerpujących ćwiczeń, przygotowań, co? Teraz biegniemy na backstage porozmawiać z naszymi pięknościami tuż przed wielkim półfinałem. Jak się mają, co robią i co jedzą. Z tym jedzeniem oczywiście żartowałem. Dziewczyny są mega zestresowane, nawet mogę powiedzieć, że podczas tych tygodni przygotowań zdążyliśmy się zaprzyjaźnić, prawda dziewczyny? Oczywiście. Wiemy, że jakby jesteśmy tuż przed półfinałami, czyli wielkie wydarzenie tuż. Jak wasze emocje? No jestem bardzo podekscytowana, ale będzie dobrze. Na pewno nam się uda i te, które są najpiękniejsze, przejdą. Czyli ja i ty, oczywiście. Czyli ja i tylko ja. A super, to mi się bardzo podoba. Jak się czujesz tuż przed? Jest tu niepomalowana, to dlatego. Aha, czyli po prostu na stres najlepszy jest make-up. Nic dodać, nic ująć. Idziemy dalej. Artystka. Tutaj mamy naszą panią stylistkę. Znowu przyłapana bez make-upu, ale wzięła prysznic. Jak, i co, jak oceniasz te outfity dziewcząt? Ogólnie wszystko szybko, wszystko sprawnie. Jakoś to będzie, damy radę. I nic się nie zgubi dzięki twoim koleżankom, pomocnicom, asystentkom? Oczywiście tak mi pomagają, że na pewno nic się nie zgubi. Opowiedz nam o swoich emocjach tuż przed. Zero stresu, zupełny luz. Czuję, że wszystko będzie dobrze. Super. Czyli idziemy na pewniaka. Tak. Powtórzysz sukces naszej przecudnej Miss Świata, Anety Kręglińskiej, myślisz? Fajnie by było. Słuchaj, bo ludzie powiadają, że jesteś do niej bardzo podobna. Ja to podobieństwo również odkryłem, nie wiem jak wy. No to duży komplement, naprawdę. Bardzo się cieszę, że tak mnie porównujecie do Anety. A czy Aneta jest dla ciebie pewnego rodzaju wzorem? Na pewno znasz Anetę, słyszałaś o jej sukcesie. Ludzie pracują, a my tutaj randki uprawiamy. Tak, oczywiście. Lubię oglądać jej zdjęcia. Nie śledziłam jej kariery, bo byłam wtedy malutka. Było ponad 20 lat temu, więc nawet nie było mnie na świecie. Nie mówię, że to było 20 lat temu, bo Aneta mogłaby się trochę pogniewać. To było 3 lata temu. Tak. Pamiętam jak wczoraj. Dziewczyny, jak teraz odnajdujecie się w tych wszystkich choreografiach? Bo dla mnie oczywiście wyglądacie świetnie, cudownie i naprawdę zapunktowałyście na... Jest dobrze, na razie jest dobrze, tam jest super, jest. Zobaczymy, jak będzie na już występie naszym. Są nerwy już teraz, więc zobaczymy, serio. I co dziewczyny? Total luzik, zero stresu na twarzy? Na razie luzik, a później jak będzie dym, to jeszcze większy luzik będzie, bo nie będzie widać publiczności, to tak jakbyśmy same sobie tańczyły dla siebie. A co z kamerami? Miałaś wcześniej doświadczenie, jeżeli chodzi o występy przed kamerą i przed tak wielką publicznością? To znaczy nie tylko na występach regionalnych, ale myślę, że będzie okej. Okay. Będę się starać, żeby wyszło jak najlepiej. A mamusia, tatuś, rodzina, kaza, poinformowana, jaki kanał, o której godzinie? Tak, wszyscy poinformowani. Wczoraj wysyłałam SMS-y do wszystkich chyba o 1:00 w nocy, bo dopiero o tej porze wróciłam do pokoju, więc wszyscy wiedzą. Słuchajcie, tutaj właśnie dostaję opierduchę, że zaraz wychodzą, a właśnie o to chodzi, żeby złapać dziewczyny w największych emocjach i stresie. Ale patrząc się na panią choreograf, na moją kochaną Anię, widzę, że to ona najbardziej jest zestresowana. Tak, zawsze, na każdej gali. Ja biorę na siebie wszystko, wszystkie stresy. 5, 6, 7, go! 5, 6, 7, 8, druga! Poprzeszkadzam jeszcze troszeczkę Ani. Wracamy się! Chodźcie teraz za mną, zobaczymy jak to jest stanąć przed tymi wszystkimi kamerami i milionami telewidzów. Ja już poczułem, że zwycięstwo mam w kieszeni, więc dziewczyny, sorry, możecie iść do domu. No i jak to pomyliłaś się przede mną? No bo mi przeszkadzały. No co ty, to nie wina mojej osoby, tylko po prostu braku talentu. Cześć. Jesteś zestresowana jednak. No kurczę, Leszek, już jak słyszę od tej osoby, szybciej, to już naprawdę, aż mi się nie chce przebierać. Kochana, spokojnie, nie musisz się nawet ubierać jak dla nas. Ale jestem ostatnią osobą, która chciałaby ciebie zestresować. No spójrz na mnie. Przecież ja mam baranie oczka, no. No właśnie. Jak jestem? Jak baranek! I tak samo mądry jak baranek. No co no? Wybaczcie się! Szybko będzie coś, to nie będzie niczego.